Dzień dobry. Kolejne nagranie. Kanał druk 3D. I ruszamy z pracą, która pomoże nam w kolejnych pracach przy drukarce, gdzie materiałem jest żywica utwardzana światłem UV. Widzicie tutaj już element, który jest wydrukowany. No, parę godzin on no, się drukował, nie wiem, z, może ze 3. I zaczynamy z czyszczeniem, czyli tutaj stacja wypełniona izopropanolem. Jest go trochę mało. Myślę, że to również widać na filmie. Musiałam później jeszcze dolać. No tam ta, ta cała wanienka jest dosyć spora. Kolejny etap to wydmuchanie czy trochę osuszenie tego, tego wydruku. Na razie te podpory zostawiłem. Stacja kolejna to już utwardzanie światłem UV. No i 5 minut praktycznie kąpieli, wizopropanolu, później 5 minut utwardzania i nasz wydruk jest gotowy. Dopiero później jeszcze spojrzałem, że jeszcze taka była mała klapka, musiałem to później jeszcze dodrukować, no więc mój błąd, ale to już pozwoliło mi rozpocząć pracę i za, mogłem zabrać się za elektronikę. Oczywiście te podpory, które tam były, no minimalnie wpłynęły na estetykę no ale tego się nie da uniknąć, całkiem fajnie to wygląda, nie? Myślę, że osoby, które są przy, e, są e, zaznajomione z, z wydrukami żywicznymi, dla nich to nie robi różnicy, ale osoby, które mają drukarki przyrostowe, to grubość warstwy 5 mikronów, a 20, no to jest różnica. Elementy elektroniczne, które będą nam tutaj potrzebne, to jest oczywiście grzałka, grzałka 12V, którą montujemy do środka. Grzałka będzie sterowana przez ten sterownik z wyświetlaczem i to jest praktycznie, słuchajcie, wszystko, jeśli chodzi o wnętrze albo inaczej wszystko, jeśli chodzi o elementy, które trafią do wnętrza drukarki. Bo na zewnątrz będzie jeszcze dość mocny zasilacz, trzeba to również mieć tutaj na uwadze, że żeby prądowo to wytrzymało. Jest ciasno. Nie, nie ukrywam, że faktycznie tutaj w, tym, w tej małej budowie nie ma zbyt wielu miejsca. Zbyt, przepraszam, zbyt dużo miejsca. Widzicie tam również złączkę wagę, którą dałem. No, to jest taka chyba piątka czy czwórka. Ponieważ tam te przewody są dość grube od grzałki, i trzeba to jakoś umiejętnie pospinać wszystko. Ale też chciałem mieć pewność, że to będzie wszystko działało, później mogę to rozebrać, przelutować i połączyć na sztywno. Zostanie kwestia jeszcze oprogramowania naszego sterownika, czyli zadania temperatury tej maksymalnej, którą ma trzymać, włączenia samej grzałki oraz takiej inercji, powiedzmy, marginesu temperaturowego, od którego ma grzałka zacząć grzać. Czyli będzie na przykład te, nasza ta, ta grzałka pilnowała co 1 stopień, co dwa, co 5, jak tam sobie ustawimy, tak będzie. I co? Całość montuje, ta klapka z tyłu wchodzi na wcisk, generalnie wszystko jest, słuchajcie, w środku na wcisk, ale Wydaje mi się, że spokojnie zda to egzamin. No i co? Możemy w takim razie pakować do środka, ale żeby to zrobić, musimy też pamiętać właśnie o przepuście kablowym, bo skoro ta grzałka jest w środku budowy, no to jakoś ten nie taki znowu cieniutki przewód trzeba doprowadzić. Oczywiście możemy nawet wyciąć, wywiercić. Wytopić taki przepust w samej tej obudowie. Opcja druga, którą ja tutaj wybrałem, to jest dodrukowanie takiej, takiej ramki, która już przepust kablowy ma w sobie. Sklejamy to w całość i możemy podnieść obudowę o ten centymetr w górę. Trzeba tylko pamiętać, żeby w drukarce wtedy wyłączyć czujnik otwarcia obudowy, jeśli taką macie, jeśli taki czujnik macie, no bo Drukarka nie będzie chciała wtedy drukować, jeśli nie będzie widziała, że obudowa siedzi na podstawie. Tyle w temacie. Nasz sprzęt gotowy do pracy. Tak to wyszło finalnie. Proszę bardzo. No jak z fabryki, nie? Tutaj widać jakieś tam na tym okrągłej, na okrągłej części jakieś elementy z podpór. Nie przejmuję się tym, nie ma to dla mnie kompletnie znaczenia. I jeszcze tutaj brakuje jednej rzeczy. Zobaczcie, z boku są trzy pola na przyklejenie magnesów, a tutaj cztery. Magnesy neodymowe, żeby gdzieś to zamocować. I teraz zobaczcie, ja mam tutaj N-kubika Photon Mono X 6K. Już obudowę zdejmuję. I teraz tak. Oczywiście mam wydrukowany ociekacz, czy uchwyt ociekacza, bo to jest Podstawowa rzecz, która według mnie powinna być od razu w drukarce, czyli mocujemy sobie tutaj do pracy, a później mocujemy sobie tutaj po to, żeby tacka się napełniała żywicą, która ścieka tutaj z naszego stołu. Mam jeszcze jedną rzecz dodrukowaną tutaj, przeze mnie. To jest ten element sklejony z czterech. Narożników, i to jest już wydrukowane na drukarce przyrostowej. Czyli tutaj normalny filament poszedł, chyba jakiś pela. Kładziemy to tutaj. Po co ta ramka? Jakoś trzeba doprowadzić napięcie, tak? Zasilanie do naszego, naszej grzałki. Żeby to było szczelne, tutaj polutowałem sobie tak, czyli mamy ten zasilacz 12V. Oczywiście dobieramy moc. Musi być to. Tutaj jest akurat 152, 12V, i tutaj mamy do prądu, już Wam mówię, 12,5A. Więc całkiem spory zasilacz. Czyli ten zasilacz gdzieś tam będzie sobie z tyłu leżał. Mogę go wrzucić na razie. I tym przejściem kablowym mam możliwość. Przełożyć tutaj przewodzik. Tak. To się trzyma. Jest ok. No i teraz umiejscowienie tego. Słuchajcie, tutaj wydaje mi się, że raczej się to nie zmieści. Chyba, że przykleiłbym. Nie wiem jeszcze, słuchajcie, muszę coś wymyślić. Na razie nie będę tutaj na potrzeby tego filmu wymyślał, gdzie to będzie. W każdym razie zobaczcie, że to oczywiście działa. Tak, no fajnie byłoby, gdyby to było gdzieś jednak na dole. A może u góry? No nie. Lepiej byłoby, żeby na dole. Ciepło i tak będzie sobie wędrowało do góry. Teraz no, tu zrobimy, zobaczymy, jak to ustawić. Coś będę musiał wymyślić, no bo tak na razie być nie może, bo nie ma jak tego ustawić, kurde. <laughs> Dobra, damy degul do nogami, niech sobie to tylko tutaj leży w jakiś sposób. Dobra, czy leży, czy stoi. OK. i teraz zamykamy naszą obudowę. Ramka jest nacięta, więc obudowa pasuje dokładnie w to miejsce. Oczywiście ten czarny kolor obudowy no jest minusem, że nie widzimy tych wydruków, które wynurzają się z żywicy, ale z drugiej strony światło dużo mniej przenika do tej żywicy, która jest w środku. I nie trzeba się tak bawić, tak bardzo przejmować tym, że za każdym wydrukiem, jak już nie drukuję, to muszę to wszystko usunąć, bo żywica mi się zepsuje. I tutaj widzę również, że elegancko ten zegarek jest widoczny, czyli w środku mamy 25 stopni, ma dobić do 30. Więc to jak najbardziej jest widoczne. Tyle w temacie. Wszystko zrobione, czyli jeszcze muszę tylko wymyślić, jak to zamocować do góry nogami? No bo w tym momencie ja mam cyfry do góry nogami, nie? No chyba, żebym odwrócił wyświetlacz, ale mm, coś wymyślę. Tyle. Do zobaczenia wkrótce. Na razie. Cześć.